Nowa mutacja. Szwecja zamyka granice z Norwegią. Brytyjski wariant koronawirusa. Znak zapytania. Szwecja zamyka granice z Norwegią. W związku z wykryciem w Nordre Follo ogniska brytyjskiego wariantu koronawirusa, szwedzki rząd ogłosił w niedzielę zamknięcie granicy z Norwegią. Jak poinformował szwedzki minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg, zakaz wjazdu z Norwegii obowiązywać będzie od północy z niedzieli na poniedziałek do 14 lutego. Chcemy uniknąć sytuacji, w której Norwegowie będą przyjeżdżać do Szwecji, gdy ich sklepy są zamknięte. Zależy nam na ograniczeniu ryzyka rozprzestrzenienia się mutacji koronawirusa w naszym kraju, stwierdził Damberg. Rząd Norwegii w sobotę ogłosił zamknięcie Oslo oraz 9 sąsiadujących gmin, w tym Nordre Follo, gdzie wykryto ognisko brytyjskiego wariantu koronawirusa. W niedzielę w tej gminie potwierdzono kolejnych 11 przypadków tej mutacji, łącznie jest ich 17. W wyniku zakażenia zmarło dwóch starszych pensjonariuszy domu opieki. Nie przebywali oni w Wielkiej Brytanii, nie jest znana droga ich zainfekowania. Obecnie analizowanych jest 250 próbek pobranych wcześniej od mieszkańców Nordre Follo. Władze Szwecji przedłużyły do 14 lutego również zakaz wjazdu z Danii oraz Wielkiej Brytanii, czyli krajów, gdzie rozprzestrzeniła się już brytyjska mutacja koronawirusa. Do tej pory w Norwegii znanych jest 70 przypadków brytyjskiego wariantu koronawirusa, żadna z zakażonych osób nie podróżowała do Wielkiej Brytanii. W Szwecji potwierdzono 55 takich przypadków, w 16 z nich nie ma znanego połączenia z Wielką Brytanią.